Dzisiejszym gościem jest Witold Gazdowski. Panie Witoldzie, proszę nam powiedzieć, co kombinuje lewica, sprowadzając do Europy islamskich imigrantów? Czy lewica jest przeświadczona, że będzie mogła nad nimi kontrolować? Czy może zachodzi jakaś synergia między islamem a lewicowością? Na czym to wszystko polega? Sprowadzanie obcych na kontynent europejski, szczególnie obcych z kręgu kultury muzułmańskiej, początkowo miało na celu rozwodnienie tradycyjnych narodów Europy, wprowadzenie tego stopnia multikulti, w którym można ogłosić powstanie zhomogenizowanego społeczeństwa Europejczyków. To rzeczywiście przyświecało ideologom Nowej Lewicy. Oprócz tego przyświecały temu także takie niemieckie inżynierskie pomysły na politykę społeczną, żeby ściągnąć z tych krajów lekarzy, inżynierów, których zaczynało brakować w Niemczech. Rynek pracy niemiecki jest dziś rynkiem, na którym brakuje rąk do pracy. No i niestety jedni, drudzy, albo stety, trudno, to już jest kwestia ocenna, przeliczyli się, dlatego że skala wędrówki ludów jest już tak duża, że nad tym zdaje się nikt w Europie nie panować. Oczywiście panują nad tym żywioły wobec Europy zewnętrzne, ale zainteresowane tym, żeby Europa przestała być konkurentem gospodarczym i politycznym. Więc tu mamy sytuację płynną. Wydaje się, że państwa Europy Zachodniej powoli tracą kontrolę nad wydarzeniami, powoli ten żywioł gangsta islamski, bo to nie jest islam, tylko to jest gangsta islam. Byłaby oczywiście długi wywód, gdybym chciał powiedzieć, dlaczego tak uważam, ale przyjmijcie państwo, że mówiąc gangsta islamu, myślę o świadku kryminalnym arabskim, który zrasta się ze świadkiem dżihadystycznym. Więc nad tym gangsta islamem przestajemy mieć kontrolę jako Europejczycy. I tym gangsta islamem chce dzisiaj, jak chorobą zaraźliwą, podzielić się stara Europa z nową Europą, czyli z Europą Środkową. A czy jest możliwe, że ten gangsta islam zajdzie jakaś synergia właśnie z lewicą, jakieś wspólne wartości, postrzeganie rzeczywistości, bo ja byłem już świadkiem tego, jak na demonstracjach antyfaszystowskich przez antifiarzy był oklaskiwany jakiś muzułmanin tutaj w Warszawie twierdzący, że islam jest religią pokoju. To samo znamy z Europy Zachodniej. Czy oni mogą stworzyć wspólny jakiś front, wspólną nową jakość ideologiczną? Lewica z islamistami nie stworzy żadnego wspólnego frontu w momencie, kiedy islam poczuje się silniejszy od lewicy. Dziś lewica postępuje tak, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Wobec czego wszyscy są dobrzy do wspólnego sojuszu przeciwko tradycyjnym wartościom, tradycyjnym narodom i tradycyjnym ugrupowaniom konserwatywnym. Ale w momencie, gdy islam przerośnie siłą nową lewicę, przedstawiciele nowej lewicy pójdą pierwsi pod nóż. No, taka jest logika rozwoju społecznego islamu. Dziękuję.